Teraz porozmawiamy sobie o strukturze funkcji w Bashu. Pokażemy sobie, jak definiować funkcje, jak uniknąć podstawowych błędów podczas pisania skryptów. Podzielimy sobie nasz kod na kilka sekcji. W pierwszej sekcji pokażemy sobie, że możemy definiować zmienne globalne. Ja tu sobie zdefiniuję pierwszą zmienną globalną o nazwie zmienna i przypiszę do niej w odwrotnych apostrofach polecenie PWD. Ja tutaj tej zmiennej nie będę nigdzie używał, tylko chcę pokazać w celach demonstracyjnych, z jakich sekcji nasz skrypt się może składać. Tutaj napiszemy sobie komentarz zmienna globalna. I oczywiście, jeżeli byśmy pisali nasze funkcje, to możemy się do tej zmiennej globalnej bez problemu odwoływać. Teraz napiszemy sobie prostą funkcję, czyli funkcja 1, nawias okrągły, nawias klamrowy, enter. Teraz przez polecenie echo wyświetlimy napis, czyli moja pierwsza funkcja. Musimy pamiętać, że tutaj to, co mamy, co zaznaczam, to jest definicja naszej funkcji. I teraz, jeżeli byśmy na przykład chcieli tą funkcję wywołać przed tą definicją, i teraz przejdziemy sobie do konsoli i uruchomimy nasz skrypt, to jak widzimy command not found, ponieważ nasza funkcja nie została odnaleziona. Musimy pamiętać to, że funkcję wywołujemy za ich definicją, czyli w naszym przypadku musimy tutaj przekleić nasze wywołanie, przejść do konsoli i jak widzimy, teraz nasza funkcja działa poprawnie. Teraz jeszcze zdefiniujmy sobie jeszcze jedną funkcję. Funkcję 2. I teraz przeróbmy sobie tutaj na funkcja 2. Pierwsza funkcja, druga funkcja. I teraz tutaj się na funkcji 1 zaczęła nasza definicja naszych funkcji, na funkcji 2 ona się kończy. I teraz tak naprawdę nasz skrypt zaczyna pracę w miejscu, gdzie wywołujemy nasze funkcje. Czyli tutaj możemy sobie zrobić komentarz start naszego skryptu i teraz tu się możemy odwoływać do naszych funkcji i je uruchamiać. Oczywiście musimy pamiętać, że nasze funkcje możemy uruchamiać w kolejności, jak nam się podoba. Nie musi być to po kolei i według swoich potrzeb, jeżeli chodzi o pisanie skryptów. I teraz, jeżeli przejdziemy do naszej konsoli i uruchomimy nasz skrypt, to widzimy, że nasze funkcje wykonały się w różnej kolejności. O czym jeszcze na koniec musimy pamiętać? Musimy pamiętać, żeby ten nawias klamrowy uniknąć takiej sytuacji, że on jest tutaj przyciągnięty do naszego polecenia echo. Bo jak uruchomimy nasz skrypt, to widzimy, że unexpected end of file i mamy po prostu błąd w naszym skrypcie. Tu musi być zawsze enter odstępu od naszego jakiegoś polecenia czy jakiejś innej opcji używanej w naszej funkcji. I teraz jak sobie uruchomimy, to widzimy, że nasz skrypt ponownie działa. Teraz porozmawiamy sobie o zmiennych funkcjach. Mamy dwa rodzaje zmiennych. Mamy zmienną globalną i lokalną. Zmienna globalna jest taka, że możemy się do niej odnosić z każdego miejsca w naszym kodzie. A zmienna lokalna jest tylko widziana w zakresie
danej funkcji. Napiszmy sobie prosty skrypt, który nam tą zależność zobrazuje. Ja tutaj sobie napiszę zmienna. Zadeklarowaliśmy sobie zmienną globalną, przypisaliśmy do niej jakiegoś stringa. Teraz następnie zadeklarujemy dwie funkcje. I teraz w funkcji przypiszemy sobie zmienną i do tej zmiennej też jakiegoś stringa. To sobie zrobię x. Następnie echo, wartość. Napisaliśmy sobie echo, tutaj w którym wyświetlimy sobie wartość naszej zmiennej, tutaj globalnej, która została zainicjowana u góry. Następnie wyświetlimy sobie wartość zmiennej w naszej funkcji. Teraz odwołaliśmy się do naszej naszej zmiennej w naszej funkcji, która jest zadeklarowana. Teraz napiszmy sobie drugą funkcję. Funkcja 2, nawias okrągły, nawias klamrowy. I teraz, żebyśmy zobaczyli, jak zmienna lokalna działa, to musimy dodać przedrostek local i nazwiemy sobie zmienną zmienna lokalna i do niej przypiszemy jakąś wartość. I teraz wyświetlimy sobie wartość zmiennej lokalnej. Napisaliśmy sobie echo, w którym się odnieśliśmy do naszej zmiennej lokalnej w funkcji 2. I teraz pokażemy sobie taką zależność, że gdy wywołamy naszą funkcję 1, to naszą zmienną z funkcji 1 możemy przekazywać do kolejnych funkcji i ona będzie przez tę funkcję widoczna i będziemy mogli ją używać w naszych skryptach. Także ja sobie tutaj zrobię echo i teraz damy sobie od czytana wartość zmiennej z funkcji 1 to i teraz się odwołam do niej, czyli zmienna. I teraz napiszmy sobie wywołanie naszych tutaj funkcji. Ja tutaj sobie zrobię echo przed wywołaniem, czyli pokażemy sobie, jak wartości się ustawiają przed wywołaniem naszych funkcji. I teraz echo zmienna z funkcji 1 ma wartość i teraz dolar zmienna i teraz kolejne echo zmienna lokalna z funkcji 2 ma wartość dolar zmienna lokalna i jeszcze sobie sprawdzimy wartość naszej zmiennej tutaj globalnej, czyli zmienna globalna ma wartość i dolar zmienna. I teraz odwołaliśmy się tutaj w naszym poleceniu echo do zmiennej globalnej. Teraz zróbmy sobie dwa razy echo, żebyśmy mieli odstęp. I teraz funkcja 1, echo, żeby znowu mieć odstęp, żebyśmy zobaczyli wartości. Funkcja 2, teraz sobie zróbmy kolejne echo, jeszcze jedno echo i teraz zróbmy sobie echo po wywołaniu. Tutaj zobaczymy te wartości, które się zmieniły po wywołaniu naszych dwóch funkcji. I teraz przejdźmy sobie do konsoli. Wywołajmy nasz skrypt. I jak widzimy, przed wywołaniem nasza zmienna z pierwszej funkcji nie ma wartości, ani zmienna lokalna z naszej drugiej funkcji też nie ma ustawionej wartości,
ale widzimy, że wartość zmiennej globalnej jest podana, czyli tak jak mówiłem, możemy się do niej odwoływać z dowolnego miejsca. I teraz mamy tutaj wartość zmiennej globalnej w naszej pierwszej funkcji. Pokrywa się z tym, co tutaj mamy na górze. I teraz tutaj mamy wartość zmiennej, którą zdefiniowaliśmy w naszej pierwszej funkcji, czyli te x w stringu. I teraz wartość zmiennej lokalnej tutaj mamy w drugiej funkcji, czyli nasz numer. I tak jak powiedzieliśmy, że od momentu wywołania funkcji, czyli od momentu wywołania funkcji 1, to ta wartość zmiennej z tej funkcji jest widoczna w kolejnych funkcjach pod spodem. I jak widzimy tutaj, widzimy już tą wartość z funkcji 1 w naszej funkcji 2. I teraz po wywołaniu mamy, jak widzimy, zmienną z naszej funkcji 1, czyli te x, czyli one są jakby dalej widoczne w naszym kodzie. Zmienna lokalna z funkcji 2 jest niewidoczna, bo ona jest tylko widoczna, tak jak powiedzieliśmy sobie, przez słówko lokal, tylko w zakresie naszej funkcji 2, a zmienna globalna jest cały czas widoczna w naszym skrypcie. Teraz porozmawiamy sobie o przekazywaniu parametrów do funkcji. Przekazywanie parametrów do funkcji wygląda podobnie, tak jakbyśmy uruchamiali nasz skrypt i przekazywali na wejście konkretne parametry wejściowe. Zobaczmy sobie, jak to działa na prostym skrypcie. Teraz ja napiszę tu sobie teraz tutaj zdefiniuję sobie funkcję o nazwie funkcja parametr. Następnie nawias klamrowy i teraz zrobimy sobie tak echo imię i nazwisko. I teraz pierwszy parametr do naszej funkcji i drugi parametr do naszej funkcji. Teraz echo i kolejna zmienna, telefon, fun, i przekazujemy trzeci parametr do naszej funkcji. Kolejne echo, e-mail, $4 i możemy sobie zrobić jeszcze jedno echo, na przykład numer pokoju, $5. I teraz, jeżeli chcemy wywołać tą naszą funkcję, to piszemy tak. Pod naszą funkcją wywołujemy naszą funkcję i w podwójnych apostrofach podajemy parametry, czyli pierwszy parametr Piotr, drugi parametr Tennyson, trzeci parametr telefon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czwarty parametr Piotr, piotr.com i piąty parametr numer pokoju, załóżmy 105. I teraz jak sobie przejdziemy do konsoli, uruchomimy nasz skrypt, to jak widzimy, skrypt nam wyświetlił wszystkie parametry, które przekazaliśmy mu do skryptu. Teraz jeżeli byśmy chcieli na przykład sprawdzić ilość argumentów wejściowych do naszego skryptu, czy teraz jeżeli byśmy chcieli sprawdzić ilość przekazanych parametrów do naszego skryptu, to możemy zrobić to w następujący sposób. Ja sobie tu zrobię echo, czyli pustą linijkę, i zrobię polecenie echo ilość przekazanych parametrów do skryptu to, i teraz robię $hash, czyli to nam zwróci
ilość parametrów przekazanych do skryptu. Teraz, jeżeli sobie uruchomię nasz skrypt ponownie, to jak widzimy, dostaliśmy informację, że przekazaliśmy 5 parametrów do skryptu i ta informacja jest poprawna. Teraz pokażmy sobie jeszcze, jak możemy przekazać parametry do naszej funkcji, jak będziemy sczytywać jakąś informację z klawiatury, którą wpisze nam użytkownik. Wróćmy sobie do naszego środowiska. Ja sobie tutaj dodam kolejną zmienną, echo, moja informacja z klawiatury i tutaj będziemy się odwoływać $6 i następnie robimy tutaj echo minus n, podaj wartość z klawiatury i teraz read i damy sobie tutaj jakaś wartość i teraz przekazujemy tutaj tą wartość jako kolejny parametr, czyli dolar wartość. I teraz uruchomimy nasz skrypt, podaj wartość z klawiatury. Ja tutaj sobie dam cześć Piotr. I jak widzimy, tutaj moja informacja z klawiatury to jest cześć Piotr. I jak widzimy, kolejny doszedł na parametr do skryptu, czyli ich łącznie mamy teraz 6. Czym są zagnieżdżone funkcje, jeżeli chodzi o nasze funkcje w naszych skryptach bashowych? To właśnie zaprezentuję Ci w tym materiale. Bezpośrednio odnieśmy się do naszego przykładu, czyli w tym przypadku nasz example.sh. Oczywiście ja standardowo odwołam się do linii SheBanks. I zobaczmy sobie, jak wygląda zagnieżdżenie naszej funkcji. Czyli w tym przypadku function first. Możemy sobie zdefiniować nazwę dla takiej naszej funkcji. I tu to jest nasza pierwsza funkcja. Zdefiniujmy sobie teraz następną naszą funkcję. Czyli teraz odwołując się poprzez naszą function. Napiszmy sobie tutaj naszą funkcję, która będzie zagnieżdżona względem naszej poprzedniej funkcji, czyli first nested i jeden. Będzie się nazywać first nested one. I ta nasza funkcja wyświetla po prostu zwykłe echo. Witaj. I oczywiście możemy sobie zdefiniować następną funkcję. W tym przypadku będzie to first nested to, która jest zagnieżdżeniem do first. First nested 2. I w tym przypadku ona też będzie korzystać po prostu z polecenia echo. Echo. Witaj. Znowu. I oczywiście możemy też w naszej funkcji odwołać się do funkcji, czyli w tym przypadku first nested 2. I zapiszmy sobie naszą funkcję i spróbujmy ją wywołać w naszym głównym kodzie, czyli w tym przypadku wywołujemy ją jako first. I zobaczmy, co zatem się stanie. Jeżeli wywołamy sobie naszą funkcję, czyli example.sh i mamy komunikat witaj. Znów, z racji tego, że wywołaliśmy naszą funkcję first, która wywołuje naszą funkcję nested. I dlatego nasza funkcja została wywołana. Jednak jeżeli tu byśmy chcieli poza naszą funkcją wywołać funkcję first nested na przykład 2, to jeżeli uruchomimy sobie nasz kod,
to otrzymamy w tym przypadku komunikat witaj znów. Teraz sprawdźmy sobie, czy jest możliwość odwołania się do funkcji przed wywołaniem naszej głównej funkcji. Czyli po prostu usuniemy naszą funkcję główną i wywołamy funkcję zagnieżdżoną. Jeżeli jednak skasujemy informację o wywołaniu naszej pierwszej funkcji, to jak możemy sobie zobaczyć, nasza funkcja firstNested2 nie jest rozpoznawalna, ponieważ nie załadowaliśmy wcześniej naszej funkcji, która właśnie wywołuje tą funkcję. I mamy komunikat, oczywiście w tym przypadku example.sh line 14 firstNested2 command not found, ponieważ w żaden sposób nie rozumiemy tego polecenia jako internalowego, czyli wewnętrznego naszego systemowego, i jako polecenia w skrypcie, czyli w tym przypadku firstNested2 nie jest żadnym rozpoznawalnym poleceniem systemowym, ani też funkcją, czy też zmienną, czy też inną wartością, którą moglibyśmy w tym przypadku wyświetlić. I oczywiście musimy o tym pamiętać z racji tego, że właśnie jak widzimy, wywołanie takiej funkcji, która jest zagnieżdżoną funkcją, nie możemy jej wywołać, dopóki nie zostanie wywołana ta funkcja, która w tym przypadku posiada tą funkcję. A więc wywołanie w tym przypadku naszej funkcji first i wywołanie odpowiednio potem funkcji firstNested1 i firstNested2 da możliwość i pozwoli nam jakby korzystać z tych funkcji. Oczywiście poprzez załadowanie. I w ten oto sposób też musimy pamiętać o tym, że jeżeli będziemy na przykład ładować jakieś funkcje z jakiegoś innego pliku, to musimy o tym pamiętać, że te nazwy mogą się w tym przypadku powtarzać, raczej nie mogą się powtarzać i muszą być unikatowe w ramach wczytywania naszego skryptu. Funkcje powrotu i wyjścia. W naszym przypadku, jeżeli chodzi o zwracaną wartość z naszej funkcji, musi być ona jakby wartością zerową, jeżeli chcemy, żeby nasza funkcja była rozpoznana jako prawidłowa. Użycie innych funkcji, raczej użycie innej wartości w tym przypadku może się okazać, że jeżeli włączymy na przykład rejestrowanie w tym przypadku poprawności wykonywania poszczególnych wartości, czyli w tym przypadku czy będą zwracane jakieś kody z naszych bezpośrednio funkcji, czy to poleceń, może okazać się, że jeżeli zwrócimy jakąkolwiek inną wartość z naszej funkcji, to okaże się, że wykryje to wasz skrypt jako nieprawidłową funkcję. A więc zobaczmy, jak takie wykonanie, czyli w tym przypadku uruchomienie własnego return, możemy stworzyć w funkcji. W tym przypadku odnieśmy się do naszego bin bash, tak żeby shebang wiedział, za pomocą jakiego shella będziemy wykonywać ten skrypt, i stwórzmy naszą funkcję. Naszą funkcję, która w tym przypadku będzie sprawdzać, ile podaliśmy parametrów. I stwórzmy sobie taką zmienną jak yes, która będzie zawierać wartość 0, no, która w tym przypadku będzie zawierać wartość 1. Oraz zdefiniujmy sobie parm 1 który będzie się odwoływał do pierwszej wartości przekazanej do naszego argumentu, parm 2 która będzie się odwoływać do drugiej wartości przekazanej do naszego argumentu, czyli w tym przypadku jako argument do skryptu, i parm 3, która w tym przypadku będzie trzecią wartością przekazaną do naszego skryptu. I
oczywiście w tym przypadku napiszemy sobie funkcję, która sprawdza, czy przekażemy, czy też przekazaliśmy trzy parametry do naszego skryptu. A zatem funct. Oczywiście możemy poprzedzić pisanie naszej funkcji poprzez słowo kluczowe function, jednak możemy też to pominąć. Funct check parm. I w tym przypadku stwórzmy body naszej funkcji. I będziemy tutaj po prostu sprawdzać instrukcją warunkową if, czy nasza zmienna nie jest pusta. I odwołamy się tutaj do naszej ostatniej zmiennej, bo interesuje nas, żeby skrypt posiadał w tym przypadku trzy parametry. I oczywiście then napiszmy nasz warunek echo. Mamy 3. Return. W tym przypadku będzie to dolar yes, ponieważ interesuje nas wartość 0. Jak już wiemy, jeżeli chcemy sprawdzić sobie, czy nasz poprzednie polecenie wykonało się prawidłowo, to odwołujemy się do dolar znak zapytania, który w tym przypadku zwróci nam informację o ostatnim return kodzie, jaki został zwrócony. I w tym przypadku, jeżeli będzie to 0, to uznamy, że skrypt został wykonany prawidłowo. A zatem napiszmy sobie else i dodajmy body do naszego else, czyli echo. Mamy mniej. No i return w tym przypadku dolar no. Oczywiście zamykamy naszą instrukcję warunkową poprzez fi i mamy koniec naszej funkcji. I w tym przypadku musimy teraz wywołać naszą funkcję. Czyli odwołujemy się do nazwy naszej funkcji. I odpowiednio szczytajmy sobie. Czyli do zmiennej return vols. Wczytajmy sobie nasze zwróconą informację return z naszego poprzedniego polecenia. I tutaj oczywiście możemy sobie zauważyć, że w żaden sposób nie możemy naszej funkcji przypisać do zmiennej, dlatego, ponieważ to, co zwróci nasza funkcja, w żaden sposób nie zostanie przekazane do tej zmiennej. No i w tym przypadku obsłużmy sobie nasz komunikat, czyli if w tym przypadku nasza tutaj zmienna return walls. Odnieśmy się do niej oczywiście poprzez znak dolar i w cudzysłowie, z racji tego, że używamy pojedynczych nawiasów kwadratowych, equal. No i w tym przypadku porównajmy, że jest równa wartości z yes. Oczywiście gdybyśmy chcieli zmienić nasz skrypt, to w tym przypadku tutaj odpowiednio się odniesiemy już do naszej zmiennej. I oczywiście ten i dajmy treść naszej instrukcji warunkowej, czyli echo mamy trzy parametry i naszym parametrem pierwszym jest w tym przypadku parm 1, naszym drugim parametrem jest parm 2 i naszym trzecim jest parm 3. Oczywiście można
dodać labelki, czyli w tym przypadku parm parametr i oczywiście skopiujmy to sobie, wkleimy sobie we wszystkich miejscach, tak żeby to było czytelne. No i tutaj sobie dodamy naszą wartość, tak żeby odpowiadały poszczególnym parametrom nasze, w tym przypadku labelki. Oczywiście zapisujemy całość, tutaj możemy dać else i w tym przypadku odnieść się do echo. Nie mamy trzech parametrów. No i oczywiście moglibyśmy w tym przypadku bezpośrednio nasz tutaj warunek if else pozostawić jakby bez w tym przypadku tego echo i tutaj na przykład wykonać jakiś konkretny kod, czy też tu w tym przypadku wykonać konkretny kod i tutaj damy po prostu fi. I oczywiście możemy sobie w tym przypadku uruchomić nasz skrypt i zobaczyć, co się stanie. A więc chmod plus x example sh. No i możemy uruchomić nasz example sh. Jak możemy sobie zobaczyć, w tym przypadku mamy mniej. Nie mamy trzech parametrów. Oczywiście, jeżeli sobie wyświetlimy w tym przypadku echo, tutaj nasz return vols i damy labelkę, czyli zwrot z funkcji, zapiszmy to sobie, to teraz będziemy mogli też rzeczywiście zobaczyć, jaki w tym przypadku jest nasz return kod. No i możemy sobie zobaczyć, że zwrot naszej funkcji jest 1, czyli w tym przypadku nasza funkcja zwróciła wartość, która dla niej jest rozpoznawana jako błędna. Oczywiście gdybyśmy pominęli tutaj tą wartość, jak i tutaj to return w tym przypadku i odwołali się po prostu do tego return, to możemy sobie zobaczyć, że nasza funkcja, pomimo tego, że nie podaliśmy naszych trzech parametrów, czyli nie odwołaliśmy się tutaj do naszego trzeciego parametru, zwróciła w tym przypadku 0, ponieważ ona wykonała się prawidłowo. Wyświetliła echo z jednej z dwóch wartości naszej instrukcji warunkowej if i w żaden sposób ten if nie nadał logicznego sensu dla zwrócenia tutaj innej wartości, bo nasza funkcja wykonała się. Ona nie zrobiła jakiegoś nieznanego polecenia, które w tym przypadku wykonałoby się nieprawidłowo. A spróbujmy sobie tutaj dla prezentacji wykonać polecenie ls-la, czyli wykonamy polecenie listujące katalogi dla katalogu coś, cos oczywiście. I zapiszmy sobie to, tutaj dajmy w instrukcji else też, żeby w tym przypadku nie dodawać parametrów i zobaczyć, co się stanie. Czyli mamy zapisany nasz kod, uruchommy go, example i jak możemy sobie zobaczyć, tym razem zwrot z naszej funkcji został zrobiony. Został narzucony przez nasze polecenie, w tym przypadku ls-la. I już wiemy, skąd to zwrócone 0. Ponieważ w instrukcji, w tym przypadku w naszej funkcji, która miała w sobie instrukcję, mieliśmy w warunku, który jest prawdziwy, jak i w tym, który jest fałszywy, czyli w tym przypadku prawdę mamy tutaj, ja sobie pozwolę wstawić komentarz, prawda, oraz w tym przypadku tutaj od else, czyli to jest nasz fałsz, to możemy sobie zobaczyć, że dla naszej prawdy, jak i dla naszego fałszu jest zwracane 0, ponieważ echo, kiedy wydamy to polecenie, czyli wydam polecenie echo i odwołam się do słowa mam po prostu i sobie tutaj sprawdzę return code,
to jest 0. Jest to 0, ponieważ w tym przypadku oczywiście muszę odwołać się do jeszcze raz. Echo mam i tutaj echo dolar. Dolar znak zapytania, to zobaczymy sobie, że rzeczywiście jest to 0 w tym przypadku, ponieważ echo, wyświetlając słowo mam, wykonało się prawidłowo. A więc widzimy, żeby w tym przypadku wymusić nasz return code, czyli nakreślić w tym przypadku tą logiczną część jakby dla nas i powiedzieć i poinformować skrypt, że w tym przypadku halo, ale ta funkcja wykonała się źle, ponieważ nie mamy trzech parametrów przekazanych do naszego skryptu. A więc jeszcze raz uściślimy to, czyli uruchomimy nasz example.sh. Oczywiście warto zapisać przed uruchomieniem wszelkie nasze zmiany, tak żeby mieć poprawną wartość i możemy sobie zobaczyć. Otrzymaliśmy komunikat, nie mamy trzech parametrów, ale teraz dodajmy nasze trzy parametry. Jak możemy sobie zobaczyć? Mamy 3, zwrot z funkcji 0, no i w tym przypadku sprawdzamy, porównujemy, czy return vols, w tym przypadku 0, które zostało podstawione, jest równe zmiennej jest, która w tym przypadku posiada u siebie 0. Jeżeli sobie spojrzymy tutaj na górę, na nasze dwie jakby zdefiniowane nasze główne zmienne, które w tym przypadku w żaden sposób się nie zmieniają. No i tu już widzimy, że wyświetla się prawidłowo. Oczywiście jeszcze możemy zwrócić informacje jakby do naszej konsoli, czy nasz skrypt wykonał się prawidłowo. Bo jeżeli odwołamy się do example.sh bez podania parametrów, to zobaczymy, że zwrot z naszej funkcji jest 1, ale bezpośrednio nasz skrypt nie zwraca tej informacji 1, ponieważ ona jest dla pierwszego polecenia. A nasze ostatnie polecenie, które w tym przypadku się wyświetliło, to jest nic innego jak to polecenie w linii 30, czyli w tym przypadku echo. I nasz skrypt w żaden sposób, raczej kończąc to zadanie, nie zwraca, raczej zwraca 0, bo wykonało się prawidłowo, komenda echo wykonała się prawidłowo, ostatni w tym przypadku dolar, znak zapytania, który został zwrócony, to jest 0 i bash skrypt, raczej nasz bash skryptowy też zwraca do konsoli 0, bo on wykonał ostatnie polecenie prawidłowo. A zatem, żeby w tym przypadku zapewnić sobie poprawną informację, zwróćmy poprzez exit odpowiedni nasz kod. I w tym przypadku możemy odwołać się do zmiennej null. A zatem zobaczmy w tym przypadku, jaki mamy teraz rezultat. Widzimy tutaj już po naszym bash prompcie, że jest bezpośrednio już zwrócony nasz inny kod błędu i tutaj możemy sobie w ten oto sposób wyświetlić tą informację. A więc widzimy, że w ten oto sposób możemy odpowiednio sobie reagować na nasze skrypty, zwracając po prostu odpowiednią wartość. Oczywiście tutaj też moglibyśmy zastosować na przykład return i w tym przypadku też zwrócić wartość, która w ten oto sposób zwróciłaby informację, ale możemy sobie wyobrazić, że na przykład tutaj mamy dalszą część kodu, która powinna dalej przejść lub mamy zapętlony nasz kod i w tym przypadku, kiedy użyjemy polecenia exit, to mamy pewność, że na pewno wyjdziemy z naszego skryptu. A więc widzimy, jak w prosty sposób możemy właśnie zarządzać funkcją, jeżeli chodzi o jej powrót i nasze wyjście, czyli return i exit. Odpowiednio możemy zwracać, jeżeli chcemy
wyjść w tym przypadku, zwrócić informację o tym, czy nasza funkcja wykonała się prawidłowo, czy też nie, używamy return, a jeżeli chcemy dać informację o tym, czy nasz skrypt zakończył się prawidłowo, czy też nie, to zwracamy odpowiednią informację poprzez exit. W tym przypadku, gdybyśmy dali po prostu exit, to zostanie zinterpretowany jako exit prawidłowy, bo exit domyślnie zwraca wartość. Możemy tutaj podstawić dowolną wartość, na przykład 123, w tym przypadku zwrócić ją i przechwycić i otrzymamy wartość 123. Oczywiście my tutaj bazowaliśmy na wartości przechowywanej w zmiennej no, która w tym przypadku reprezentowała właśnie ten błąd. Czyli widzimy, że inna wartość niż 0 dla skryptu jako opcja zwrócona poprzez exit czy return jest interpretowana jako wartość błędna, czyli w tym przypadku nasz skrypt nie wykonał się prawidłowo. Zobaczmy sobie, jak możemy obsłużyć nasze sygnały w funkcjach. A więc stwórzmy sobie w tym przypadku nową naszą lekcję, czyli folder 7.7 i zróbmy sobie nasz plik example.sh. Przejdźmy sobie do naszej konsoli, czyli Open Integrated Terminal. Nadajmy sobie uprawnienia chmod plus x example i zaraz będziemy mogli uruchomić nasz skrypt. Oczywiście odwołajmy się do bin bash i stwórzmy funkcję, która w tym przypadku będzie reagowała na nasz sygnał, na przykład Ctrl C. A więc zdefiniujmy sobie naszą zmienną. CT Ctrl LC, czyli CTR LC count. I w tym przypadku niech równa się 0. Zdefiniujmy sobie naszą funkcję. Function no CTR LC. I skorzystając z LED będziemy sobie w tej funkcji dodawać naszą wartość przy każdym wywołaniu, czyli odwołamy się do naszego control count plus plus nasze echo wywołajmy tu, żeby oddzielić tą wartość i teraz w tym przypadku dajmy sobie naszą instrukcję warunkową. I jeżeli nasza w tym przypadku zmienna control count będzie równała się 1, to wtedy wyświetlmy komunikat echo przestań. Dajmy instrukcję warunkową elif. Tutaj porównajmy sobie naszą zmienną control count do wartości 2, czyli w tym przypadku to już będzie druga próba. Tutaj dodajmy spację, dajmy then echo jeszcze raz i wyjdę. Dajmy instrukcję else i to, co wyświetli nasze else, czyli w tym przypadku OK. To wychodzą i exit z naszego skryptu. Fi. Zamykamy, dajemy w tym przypadku naszą pętlę while true, nasz skrypt
będzie działał w nieskończoność. Do echo. Oczywiście zróbmy odpowiednie wcięcie. Sleep. Sleeping. I sleep na 10 sekund. Done. I oczywiście musimy zdefiniować naszego trap, czyli w tym przypadku trap. Odwołamy się do naszej funkcji no control alt i do sygnału, który w tym przypadku będzie przechwytywany i będzie wywoływał tą funkcję. S, I, G, I, N, T. Zapisujemy. Wywołujemy nasz skrypt i jak widzimy, działa on w nieskończoność i wyświetla polecenie sleeping. Oczywiście dając Enter nie możemy przejść w żadną interakcję, ponieważ zdefiniowaliśmy, że działa pętla w nieskończoność i wyświetla sleeping. Kiedy naciśniemy Ctrl-C, otrzymamy nasz komunikat. Przestań. Z racji tego, że nasz Ctrl-LC podkreślenie count teraz nie równa się 0, tylko równa się 1. Naciśnijmy jeszcze raz. Mamy komunikat. Jeszcze raz i wyjdę. A więc naciśnijmy jeszcze raz. OK, to wychodzę i wywołała się exit w naszej funkcji. Jak widzimy, bezpośrednio nasze pułapki, jeżeli chodzi o nasze sygnały, możemy też stosować względem naszych funkcji. Nie musi to być bezpośrednio przypisanie czy też wywołanie konkretnego polecenia, ale może to być też po prostu funkcja. Warunkowanie naszej funkcji, czyli w tym przypadku działanie naszej funkcji, zależne od wartości, jaką nadamy w naszej instrukcji warunkowej. Ma to za zadanie na etapie, kiedy wiemy, że instrukcje możemy, nasze funkcje mogą działać, kiedy istnieją, a wtedy, kiedy nie istnieją, czyli nie zostały wywołane, nie będziemy mogli ich używać. Zobaczmy, jak taka deklaracja funkcji może wyglądać. Wiemy już, że nasze funkcje możemy zadeklarować tak naprawdę wszędzie. Czyli w tym przypadku damy if i sprawdźmy nazwę naszego użytkownika. Czyli odwołajmy się do zmiennej user, która w tym przypadku przechowuje informacje o naszym użytkowniku i porównajmy ją do naszej nazwy. Czyli w tym przypadku Piotr Koska. I w naszej instrukcji warunkowej, czyli wtedy, kiedy uzyskamy prawdę, zdefiniujmy sobie naszą funkcję. Function i bezpośrednio naszą funkcję. User active. I tutaj dajmy sobie informację echo. Witaj, Piotr. Koniec naszej funkcji. Else. Czyli dajmy informację w tym przypadku, która ma się wykonać, jeżeli nie jesteśmy użytkownikiem Piotr Koska. Ale nie musimy też pisać takiej informacji, ponieważ ktoś, kto uruchamia ten skrypt, nie musi wcale wiedzieć, że nie jesteś użytkownikiem Piotr. Czyli w tym przypadku dajmy sobie taką informację. A więc jeżeli uruchomię ten skrypt, czyli odwołam się do chmod plus x example, sh i uruchomię mój skrypt, czyli example.sh, to wtedy porównam wartość. Jak zobaczyliśmy, w tym przypadku nie uruchomiło się nic, ponieważ jeszcze nie wywołaliśmy tej funkcji.
Czyli jeżeli chcemy wywołać naszą funkcję, to ją wywołajmy. Czyli w tym przypadku user active. I teraz, jeżeli uruchomimy nasz skrypt, to mamy informację: witaj, Piotr. Jednak co się stanie, jeżeli w tym przypadku zmienimy naszą wartość, naszego użytkownika, na inną? Niech będzie Monika. Monika Koska. Zapiszmy, wywołajmy. Mamy informację o tym: user active command not found. Dlaczego? Ponieważ przecież mamy deklarację naszej funkcji, jak było poprzednio zdefiniowaną jako pierwszą. Użyliśmy tej funkcji, ale poprzez instrukcję warunkową nie weszliśmy w tą porcję kodu. Nie zadeklarowaliśmy naszej funkcji, która w tym przypadku jest używana w naszej sekcji 9. I tak naprawdę, jeżeli ktoś debugowałby skrypt i nie znał działania funkcji i nie znał zastosowania właśnie, jak działają funkcje, czyli żeby ją wywołać, ona musi być zadeklarowana, to byłby w lekkiej konsternacji. Dlaczego właśnie skrypt w naszej linii 9 nie działa? Oczywiście możemy to zrobić w inny sposób, poprzez na przykład w ten sposób wywołanie naszej funkcji, czyli tu jest deklaracja naszej funkcji, tu jest nasze wywołanie i w ten oto sposób możemy sobie zobaczyć, że no, nie wywołaliśmy user active, ponieważ nasza funkcja nie istnieje i nie weszliśmy do pętli warunkowej if w tym przypadku. Nie, nasza wartość nie równa się true. Możemy też nadpisywać na przykład nasze funkcje, które już w tym przypadku istnieją, czy też polecenia już, które w tym przypadku istnieją. Na przykład definiujmy sobie zmienną noExit, która w tym przypadku będzie miała wartość 1. I zdefiniujmy sobie nasz warunek w tym przypadku. Jeżeli nasze $noExit jest equal 1, to wtedy dajmy naszą definicję naszej funkcji. Exit. I dajmy po prostu true, czyli wywołanie naszej prawdy w tym przypadku naszej funkcji. I jeżeli teraz wywołamy sobie tutaj nasze polecenie exit, to zobaczmy, czy nasz skrypt w tym przypadku wyjdzie z naszego, czy nasze polecenie exit wyjdzie z naszego skryptu, czy wywoła polecenie echo witaj. Wydajmy nasz example sh i mamy polecenie witaj, wydrukowane słowo witaj. Kiedy weźmiemy, zakomentujemy sobie tą część, oczywiście zmienną pozostawimy, bo możemy sobie ją zadeklarować, wyjdziemy z skryptu. Oczywiście w ten oto sposób możemy nadpisywać wszystkie polecenia, które w tym przypadku będziemy definiować w naszym skrypcie. Nawet systemowe polecenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Czyli w tym przypadku przejdźmy sobie do naszego skryptu i oczywiście w ten sam sposób możemy na przykład nadpisać nasze polecenie ls. I tutaj dać polecenie ls-la lub też po prostu ls-la. I zobaczymy, co w tym przypadku się stanie. Drukuje witaj. Już nasze polecenie ls-la nie jest poleceniem bezpośrednio systemowym, tylko jest wywoływane jako nasza funkcja. Teraz też widzimy, jak wyższość funkcji jest
bardziej priorytetyzowana nad poleceniami, czy też bezpośrednio wewnętrznymi, w tym przypadku poleceniami jak exit, return, czy też innymi wartościami. Spójrzmy sobie teraz na scope, czyli zasięg naszej tablicy, jeżeli chodzi o funkcję. Stwórzmy sobie funkcję, która w tym przypadku inicjalizuje naszą tablicę, a więc function create i stwórzmy tutaj tablicę. No i map w tym przypadku foo równa się bar. I wywołajmy tą funkcję, czyli po prostu create i wywołajmy sobie naszą zmienną. MyMap, odnieśmy się do klucza, foo i uruchommy nasz skrypt. Jak możemy sobie zobaczyć, w tym przypadku nasze echo zadziałało prawidłowo. Stwórzmy sobie kolejną funkcję, w tym przypadku będzie to function create 2 i teraz sobie zdefiniujmy naszą tablicę poprzez declare minus a my map 2 i my map oczywiście 2 foo równa się bar i teraz spróbujmy wywołać naszą funkcję, czyli create 2 i nasz w tym przypadku wartość z odpowiedniego klucza, czyli dolar my map 2 pod kluczem foo. Zapiszmy, uruchommy nasz skrypt i jak możemy sobie zobaczyć, w tym przypadku nasza wartość nie została wywołana z racji tego, że declare odpowiada deklaracji naszej tablicy asocjacyjnej, czy też zwykłej tablicy, w scope'ie bezpośrednio związanym w tym przypadku już z naszą funkcją. Czyli gdybyśmy się odwołali do declare, minus a, r i w tym przypadku zadeklarowali sobie nasze wartości, czyli 1, 2, 3, to tutaj wyświetlimy sobie je, czyli poprzez naszą R, cały scope, w tym przypadku naszej tablicy, ale jednak już poza. Czyli już poza będziemy mieli problem z wyświetleniem tych naszych tablic. I jak możemy sobie zobaczyć, nie ma ich, jeżeli użyjemy poprzez polecenie declare. A zatem sprawdźmy sobie w tym przypadku R2 3. Zapiszmy sobie echo. Dolar R2, oczywiście cały scope,
pamiętamy o naszych nawiasach klamrowych. Zapisujemy, wywołajmy naszą tablicę. Jak możemy sobie zobaczyć, tu udało się wyświetlić nasze elementy z R2, tu udało się wyświetlić nasz element z klucza foo, a kiedy użyliśmy declare, nasze tablice zostały zaalokowane jako lokalne zmienne, czyli scope jest lokalny i one są widoczne tylko i wyłącznie w naszej funkcji jako nasze zmienne lokalne. Spójrzmy sobie, jak w naszym bashu i w naszych skryptach inkludować sobie zewnętrzne pliki, czy też skrypty, lub też funkcje, jeżeli rozumiemy w tym przypadku je jako naszą bibliotekę. A więc zdefiniujmy sobie nasz plik bashowy, czyli w tym przypadku bin bash, odnieśmy się do naszej linii shebangs i jest to nasz lib.sh. Mamy też bezpośrednio katalog niżej, czyli w naszym katalogu 7-10 example.sh. Widać to bezpośrednio tutaj w naszym Visual Studio Code, który w tym przypadku wyświetla ten domyślny path. Skopiujmy sobie tą linię shebangs i w tym przypadku będziemy inkludować naszą zewnętrzną bibliotekę. Inkluduje się poprzez znaczek kropka i w tym przypadku podajmy ścieżkę względną lokalizacji naszego example.sh. I w tym przypadku odwołajmy się do mylib/lib.sh. Zapiszmy sobie, tu stwórzmy sobie dwie zmienne, var1, która będzie się równać po prostu 1, var2, która będzie się równać po prostu 2. I weźmy sobie, wyświetlmy te zmienne, czyli echo, w tym przypadku dolar, var, już nie pamiętam, z małych liter, tak, var1 i var2. Zobaczmy, czy uda nam się uruchomić nasz skrypt, czyli chmod plus x, tak żeby nadać uprawnienia, czyli do naszego pliku example, i uruchomimy sobie nasz example.sh. Jak możemy sobie zobaczyć, udało nam się wyświetlić. Zobaczmy, czy w podobny sposób będzie z naszą funkcją. Czyli definiujemy naszą funkcję test, która w tym przypadku będzie zawierała polecenie echo z napisem jestem funkcją. Oczywiście zapisujemy, odwołujemy się do naszej funkcji test i w tym przypadku zapiszemy i jeszcze raz uruchomimy nasz skrypt. Jak możemy sobie zobaczyć, wszystko działa. Zobaczmy sobie, czy też nasze zmienne w tym przypadku, które sobie zadeklarujemy, czyli local var podkreślenie L i var podkreślenie G, będą równały się odpowiednio lokalna i tutaj globalna. Zobaczmy, czy będziemy mogli wyświetlić te zmienne, czyli najpierw dajmy echo dolar var G. Pozwolę sobie skopiować, żeby było szybciej. W tym przypadku wyświetlę sobie naszą zmienną lokalną i potem jeszcze raz po zadeklarowaniu naszej funkcji. Czyli w tym przypadku to jest tutaj echo przed funkcją i tutaj nasze echo po funkcji, zapiszmy sobie i wywołajmy raz jeszcze naszą w tym przypadku funkcję.
I jak możemy sobie zobaczyć, udało nam się tak przed funkcją zadeklarować tylko te zmienne, które w tym przypadku zostały zadeklarowane w naszym pliku libsh. I to jest var1, var2. Potem po naszej funkcji udało nam się, no i oczywiście kiedy uruchomiliśmy naszą funkcję, to wydrukowało się jestem funkcją. Po naszej funkcji tylko wyświetliliśmy naszą zmienną globalną, ponieważ tą chcieliśmy wydrukować. Zobaczmy teraz, jak zachowa się nasza zmienna lokalna, jeżeli sobie zdefiniujemy ją tutaj. Local var lib local będzie równała się lib local. Zapiszmy sobie, wywołajmy sobie ją w naszym następnym, czyli tutaj będzie echo zmienna lokalna w include, czyli w tym przypadku nasze echo i nazwa naszej zmiennej, czyli var ll. Oczywiście poprzez znaczek dolar odwołujemy się, zapisujemy i uruchomimy nasz skrypt. Jak możemy sobie zobaczyć, dokładnie w tym przypadku, jeżeli inkludujemy jakąś, w tym przypadku naszą bibliotekę, czyli nasz skrypt baszowy, który będzie rozpoznawany jako skrypt baszowy, zmienna lokalna, która w tym przypadku jest lokalna względem naszej definicji, to będzie ona też lokalna, czyli nie zostanie zainkludowana w tym przypadku w naszym skrypcie, do naszego skryptu. No i zobaczmy sobie echo w tym przypadku. Dajmy sobie witaj i zobaczmy, czy nasze polecenia po inkludzie zostaną w tym przypadku zinterpretowane przez nasz skrypt. Jak możemy sobie zobaczyć w linii, w tym przypadku szóstej, może być używane tylko jako funkcja. I oczywiście odnosi się to do naszego echo witaj. Oczywiście możemy sobie dodać to tutaj na samym końcu i raz jeszcze uruchomić, wtedy to będzie lepiej widoczne i możemy sobie zobaczyć, że rzeczywiście drukuje się, ale informuje nas o tym, że może być tylko używane jako funkcja. Jeżeli zrezygnujemy tutaj z tej stawki i raz jeszcze sobie wyświetlimy nasze LH, to dalej w tym przypadku odwołuje się względem naszej pozycji tutaj szóstej, że może być tylko używane w ramach funkcji. No i oczywiście jak możemy sobie zobaczyć, raz jeszcze wyczyśćmy sobie, uruchomimy i tutaj zdefiniujmy sobie, odkomentujmy sobie nasze echo witaj, zapiszmy sobie. Uruchomimy sobie raz jeszcze nasz example i jak możemy sobie zobaczyć, to witaj jest drukowane w tym przypadku dokładnie tutaj, czyli w pierwszym miejscu na samym początku naszej deklaracji, jeżeli chodzi o inkludowanie naszej biblioteki. I oczywiście w tym przypadku nasze witaj jest też inkludowane i od razu jest interpretowane. Jeżeli chcemy wykonać sztuczkę, która w tym przypadku miałaby pozbyć się naszego echo bezpośrednio w naszym skrypcie, który będziemy inkludować, sourceować, musimy dodać pewien warunek, czyli w tym przypadku naszą instrukcję, która będzie sprawdzać zmienną w tym przypadku, która jest zmienną tablicową i w tym przypadku musimy sprawdzić, czy nie jest sourceowany nasz ten skrypt baszowy, czyli w tym przypadku libsh. I oczywiście bash w tym przypadku source
Oczywiście zamykamy naszą klamrę. W tym przypadku dajemy GT i dalej odpowiednio w tym przypadku porównujemy do 1 i idąc dalej wstajemy w tym przypadku i wpisujemy return 0, czyli zwróć kod zerowy jako odpowiednik prawidłowego w tym przypadku zinterpretowania naszego skryptu. No i oczywiście, jeżeli w tym przypadku on by zachował się dokładnie tak jak tutaj, włączyłby kolorowanie odnośnie komentarza, to zawsze całość możemy skopiować i w tym przypadku sobie wkleić, czyli tutaj nasz hash. Oczywiście tu wstawimy, czyli najpierw wpiszemy sobie naszą zmienną bash source i ten hash wstawimy na końcu, to wtedy nie będzie to się odnosić jakby do naszego komentarza. I jeżeli teraz uruchomimy sobie w tym przypadku nasz skrypt example.sh, to możemy sobie zobaczyć, że już nasze witaj się nie drukuje. Kiedy zakomentuję sobie tą linię, czyli usunę tą usuwkę, która w tym przypadku usuwa nasze echo witaj, po prostu zatrzymuje się w tym miejscu na naszym skrypcie, to już tutaj nasze echo witaj działa. A więc możemy sobie zobaczyć, tak, zainkludujmy, nie ma naszego echo. No i oczywiście w tym przypadku, jeżeli byśmy wywołali nasz skrypt, czyli w tym przypadku mylib, libsh, to tutaj, jak możemy sobie zobaczyć, słowo witaj już jest drukowane, ponieważ nie wchodzimy w tą instrukcję tutaj warunkową, która odnosi się do sourceowania naszego, w tym przypadku, pliku, jeżeli chodzi o naszego bash dodatkowego shell skrypta, jako traktowanego jako po prostu biblioteki. Jeżeli chodzi o właśnie example, jak tutaj inkludować nasze pliki, to dokładnie przedstawiłem Ci to w tej lekcji. Jeżeli chodzi o funkcje nasze zmienne, zachowują się one dokładnie tak samo, jakby były oznaczane w naszych skryptach, czyli w tym przypadku funkcja będzie dostępna dopiero po wywołaniu tej funkcji, raczej zmienne, i tak samo podfunkcje, które będą zdefiniowane w tej funkcji, będą dopiero dostępne, kiedy ta funkcja zostanie wywołane. Zróbmy sobie podsumowanie tego, co już dowiedzieliśmy się, tworząc nasze skrypty, i zobaczmy, jak możemy usprawnić nasz skrypt. Ten skrypt to jest wersja z lekcji 5, podkreślenie 5, czyli w przypadku naszego rozdziału 5, lekcja 5. I tutaj, jak możemy sobie zobaczyć, skończyliśmy na tym, że dużo rzeczy w tym przypadku powtarza się. Jak możemy sobie zobaczyć, powtarza nam się polecenie wget, które w tym przypadku odnosi się tylko do konkretnego polecenia. Polecenia, które w tym przypadku bierze i pobiera nam odpowiednią wersję. I też uzgodniliśmy sobie, że przed uruchomieniem naszej konkretnej wersji systemu operacyjnego warto by było podać jego nazwę, ilość CPU, ile RAMu, ile GB dla dysku twardego. I jak możemy sobie zobaczyć, te wszystkie rzeczy bardzo charakteryzują nasze Ubuntu 16, 18 czy też 20 z tych wersji, które w tym przypadku chcemy pobrać. A więc zastanówmy się, jak możemy to umieścić w jednym kodzie, tak żeby było możliwe wielokrotne używanie właśnie tych wartości. A więc skorzystajmy sobie dokładnie z funkcji. I jak możemy tutaj zobaczyć, w tym przypadku chcemy, żeby nasze odpowiednio nazwa naszej wirtualnej maszyny była jako wartość tekstowa, ale VM CPU, VM RAM i VM Disk były odpowiednio wartościami w tym przypadku dodatnimi i integer, czyli nie zawierały na przykład wartości po przecinku i tak dalej. Oczywiście możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Tylko pamiętajmy o tym, że kiedy używamy declare,
to nasza wartość w tym przypadku będzie wartością z i zmienną lokalną. A więc wyciągnijmy sobie te zmienne, czyli w tym przypadku nasze declare, odpowiednio przed naszą pętlę, tak żebyśmy mieli już ją zadeklarowaną. Coś jak zrobiliśmy podobnie w tym przypadku z naszą tablicą, jeżeli chodzi o nasze dystrybucje. I tutaj wyrównajmy sobie nasz kod. I mamy teraz odpowiednie wartości. Declare VM CPU, VM RAM, VM Disk. No i oczywiście w tym przypadku też warto by było użyć zmiennej, która będzie odpowiadać za nazwę naszego hosta. I tutaj sobie ją utworzymy. I nadamy jej wartość domyślną. Domyślną, tak żeby po prostu zawierała jakąś informację, bo dobrze by było, żeby nasza maszyna wirtualna, gdy na przykład nie podamy tej wartości, nazywała się w jakiś sposób. A więc w tym przypadku będzie to VM test. Po prostu VM podkreślenie test. A więc teraz musimy odpowiednio napisać funkcję, która w tym przypadku będzie nam odpowiednio nadawać nazwę, ilość CPU, RAM, dysk, no i oczywiście ubrać to w odpowiednie instrukcje, które w tym przypadku pomogą nam i umożliwią zapisanie i porównanie tych wartości, bo chcielibyśmy na przykład, żeby wartości były nieujemne, czyli i nierówne 0, czyli w tym przypadku no, jak damy 0 CPU, 0 RAMu i 0 dysku, to nie postawimy naszej maszyny wirtualnej. No i oczywiście musimy takie instrukcje w tym przypadku sobie opisać. A więc przejdźmy do napisania naszej funkcji oraz opakowania w tego dodatkowe instrukcje warunkowe. Zobaczmy zatem, co będziemy mogli przenieść do naszej funkcji. Na pewno będziemy mogli przenieść do naszej funkcji, czyli w tym przypadku createVM, tak jak już wcześniej wspomniałem, ale też będziemy mogli przenieść do naszej funkcji pobieranie naszego obrazu, bo jak możesz sobie zaobserwować, dużo tutaj jest rzeczy, które w pewien sposób powielamy, bo odwołujemy się do dokładnie tej samej instrukcji, która w tym przypadku jest pobierana i ta wartość jest pobierana poprzez pobranie wartości naszej z naszej tablicy asocjacyjnej, a więc nasz parametr w tym przypadku zmienia się za każdym razem. A więc będziemy mogli odnieść się tu do tej samej instrukcji, którą wcześniej wydaliśmy i będzie mogła ona pobrać nasz obraz. Oczywiście wyrównajmy tutaj kod, tak żeby pasowały odpowiednio nasze wcięcia i możemy przejść do modyfikacji i tutaj wstawimy naszą funkcję zamiast pobierania naszego obrazu. Wtedy będziemy mogli tylko odwoływać się do tej funkcji i jeżeli będziemy chcieli dodać jakąkolwiek funkcjonalność, to tak jak tu brakującą część, którą nie pobrałem, wystarczy, że poprawię ją tylko w jednym miejscu, czyli w mojej funkcji. Dodam tą opcję, która w tym przypadku zmieniała nam litery małe na duże i usuwała spację i zapisywała pod taką nazwą nasz plik obrazu. I to wszystko dodałem teraz w jednym miejscu. A więc wystarczy, że w poszczególnych opcjach menu odwołam się do Download ISO. Jednak zanim to zrobimy, skopiujmy sobie nasze w tym przypadku informacje, które użyjemy w naszym kolejnej funkcji. Jednak uzupełnimy sobie tą opcję, wykorzystanie naszej funkcji w poszczególnych opcjach naszego menu, czyli w tym przypadku zamienimy dokładnie to, co było powielane po prostu w każdej naszej instrukcji. Teraz, jeżeli chcielibyśmy pobrać dla każdego naszego systemu, czyli w tym przypadku Ubuntu 16, 18 i 20, te informacje, to też musielibyśmy je powielić. Jednak nie chcemy ich powielać, dlatego też włożymy je do naszej funkcji. No i
dodajmy tutaj te opcje, sformatujmy odpowiednio nasz kod. Zastosujemy do każdej naszej wartości, którą w tym przypadku pobierzemy, czyli odpowiednio, pomijając oczywiście hostname, VM, VM RAM, VM Disk, pobierzemy wartość liczbową. No i warto by było ją sprawdzać. Dlatego dla naszych zadeklarowanych wartości przypiszemy domyślną wartość, czyli wartość, którą będziemy się mogli oczekiwać, jeżeli ktoś będzie chciał wpisać złą wartość. Na przykład wpisze 0 CPU albo minus 1 CPU. Dlatego stwórzmy pętlę. No i tutaj się zastanówmy, czy będzie to pętla while. Sprawdźmy zatem. Zdefiniujmy sobie naszą pętlę while, która w tym przypadku będzie porównywać naszą wartość, czyli to, co wpiszemy. Czyli w tym przypadku dla naszej wartości VM CPU, w tym przypadku musi być ta wartość większa lub równa 1. Czyli odwołamy się tutaj do naszego porównania minus GE spacja. No i oczywiście tutaj wpiszemy wartość 1. No i przypomnijmy sobie, jak działa pętla while z poprzednich lekcji. Działa ona, dopóki zwraca prawdę. Czy w tym przypadku naszą wartością będzie liczba 0, która powinna być większa lub mniejsza od 1? No nie. Oczywiście ona będzie w tym przypadku prawdą, ponieważ nie jest ona większa. A więc zobaczmy sobie, jak zachowa się w tym przypadku nasza instrukcja, która będzie od nas chciała pobrać w tym przypadku naszą wartość, czyli VM host name. A więc wywołajmy sobie tą funkcję. Tutaj wyłączmy sobie naszą pułapkę, tak żeby działał teraz nasz Ctrl C podczas naszego debugowania. Otwórzmy sobie nasz terminal i zobaczmy sobie, jak zadziała nasz skrypt. Oczywiście pamiętajmy o odpowiednich uprawnieniach, tak żebyśmy mogli go wywołać. Wejdźmy do opcji pierwszej i pobieramy ile CPU. Jak widzimy sobie, mogliśmy przejść do tej wartości. Nie zapytało nas o host name'a. Pomimo tego, że nasza wartość w tym przypadku CPU, jak możemy sobie zobaczyć, była zadeklarowana poniżej 0. A więc nie jest ona w żaden sposób większa, czyli w tym przypadku nie zwraca nam fałszu, czyli nie jest ona większa od 1, ani w żaden przypadku nie jest równa 1, dlatego w tym przypadku musimy użyć pętli until, która jakby używa cały czas i cały czas ta pętla działa, póki wartość zwracana jest fałszem. A więc przejdźmy sobie, zadeklarujmy sobie nazwę naszego hosta, no i teraz pobierzmy ilość CPU. Wpiszemy tutaj w tym przypadku 0, dalej się pyta o CPU, wpiszemy 1 i przechodzi do kolejnej pozycji. A więc jak możemy sobie zobaczyć, w tym przypadku pętla until jest jak najbardziej naszym rozwiązaniem. Oczywiście w przypadku pętli while musielibyśmy odwrócić ten warunek tak, żeby zawsze zwracał prawdę wtedy, kiedy nasze wartości nie są wartościami tymi, którymi będziemy oczekiwać. Oczywiście ja zachęcam Cię do samego zmodyfikowania odpowiednio tego skryptu, tak żeby pozbyć się pętli until w ramach oczywiście ćwiczeń. A więc dodajmy naszą pętlę until do poszczególnych, w tym przypadku tutaj naszych sekcji, odpowiednio VM CPU, VM RAM i VM Disk. No i oczywiście teraz odpowiednio sformatujmy sobie te nasze wyniki. Tutaj na koniec zwrócimy informację, maszyna wirtualna, jak będzie się nazywać, czyli jej nazwa i jakie będą odpowiednio parametry naszego CPU, jak i naszego RAM,
No i oczywiście na końcu naszego dysku wirtualnego dla naszej maszyny wirtualnej. Oczywiście wszystko to zamkniemy nawiasem okrągłym, tak żeby w ładny, czytelny sposób zostało to zwrócone. No i tak jak powiedziałem, przejdźmy do modyfikacji tutaj naszych warunków poszczególnych pętli until. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby tutaj zmienić na właściwą zmienną, czyli w tym przypadku będzie to w opcji RAM VM RAM, w opcji dysk VM disk i odniesienie do naszego w tym przypadku dysku wirtualnego. Zweryfikujmy sobie, czy wszystko działa. Oczywiście na początku dodajmy sobie informację, raczej na początku, na końcu dodajmy sobie informację, która w tym przypadku będzie odpowiednio odnosić się do każdej pozycji, czyli do Ubuntu 16, jak i do Ubuntu 20, która będzie odwoływać się do funkcji, którą stworzyliśmy. No i oczywiście w tej funkcji dodajmy też sczytanie naszego po prostu Entera, tak żebyśmy mogli spauzować i wychwycić ten moment, w którym te wartości rzeczywiście są poprawne. No i tutaj zmodyfikujmy trochę ten komunikat, tak żeby on tutaj już informował o czymś innym. A więc naciśnij Enter, by pobrać obraz. Na przykład możemy wywołać taką labelkę. Oczywiście dodajmy jeszcze echo oddzielające nasze bezpośrednio pytania o wartości od naszych w tym przypadku wyświetlanych opcji. Usuńmy zbędne spacje, zapiszmy i uruchommy nasz skrypt. Czyli odnosimy się do nazwy naszego hosta, ilości CPU, jaką chcemy w tym przypadku mieć dla naszej maszyny wirtualnej, czyli 2 CPU, 3 GB RAM. Tutaj w linii 24 pomyłka, prawdopodobnie spacja nie dana na końcu, tak. Tu musimy uważać w naszych pętlach i w naszych warunkach, tamte spacje są konieczne. A więc zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało dla naszego Ubuntu 16.04. Jak możemy sobie zobaczyć, wszystko ładnie wyświetla. Maszyna wirtualna, test CPU 2, RAM 3, dysk 4. Jak widać, dokładnie te wartości, które wpisaliśmy. OK. Naciśnijmy Ctrl-C, jakby przerwijmy ten skrypt i zastanówmy się, co tutaj jeszcze możemy zmodyfikować. Powinniśmy tutaj zmodyfikować jeszcze i dodać kolejną funkcję, która w tym przypadku będzie czyściła nam te wartości, ponieważ za każdym razem, kiedy odwołalibyśmy się bez czyszczenia tych wartości, to przejście i jakby stworzenie maszyny wirtualnej zawsze by było z tymi samymi parametrami. Gdybyśmy skończyli tworząc Ubuntu 16.04, przeszli do naszego Ubuntu 20.04, to miałaby ona takie same parametry. Dlaczego? Ponieważ nasze declare dla naszych wartości i domyślne 0 jest poza pętlą while, czyli w tej pętli while już byśmy raz zmodyfikowali te wartości i potem ona w naszych warunkach until no spełniałaby ten warunek i w tym przypadku zwracałaby prawdę, a więc nasza pętla by po prostu od razu się przerywała i w żaden sposób nie wchodziłaby i nie pytała nas o pobranie tych wartości. Dlatego musimy stworzyć funkcję w funkcji, która w tym przypadku będzie czyścić po prostu nasze wartości i przestawiać je na zero. Na koniec, czyli na samym dole, w ostatniej pozycji przed break, będziemy czyścić nasze wartości, ponieważ wychodząc z tego menu już będziemy mieli ustawione wszelkie nasze parametry związane z naszą maszyną wirtualną, które będą nas interesowały. A zatem sprawdźmy sobie, jak to będzie działać. Oczywiście wykomentujmy sobie pobieranie naszego ISO, ponieważ proces jest ten dosyć długi. A więc sprawdźmy sobie test. CPU 1, RAM 2, dysk 3, naciśnijmy Enter,
Naciśnijmy, wracamy do naszego pierwotnego menu, przejdźmy do drugiej pozycji. Możemy podać nazwę, możemy podać CPU, możemy podać RAM, możemy podać dysk. Wszystko, jak możemy zobaczyć prawidłowo, przerwijmy ten skrypt, zakomentujmy nasz clear, który był naszym buforem bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o poszczególne opcje i uruchommy sobie nasz skrypt bez tego bufora i zobaczysz dokładnie, o co mi chodziło. Czyli test CPU RAM, CPU dysk ustawiamy, potwierdzamy. Jak możemy sobie zobaczyć, wartości są wpisane. Przechodzimy do naszego Ubuntu 20.04, podajemy nazwę hosta, naciskamy Enter i nasze CPU RAM i dysk zostało pobrane z poprzedniego menu, które podaliśmy.